wieczór Państwu. Dobry wieczór Państwu. Z tej strony Tomek. I Szymon. RMG News. Witamy serdecznie. Ryby mają głos. No, Szymonie, co dobrego słychać? Ryby były dzisiaj. No ryby były, ale w weekend chyba miałeś jeszcze tam ten dużo fajnych rzeczy, nie? Było lepiej w tym razem z pogodą? Jak było na koronacji? No bardzo fajnie, no finał WTC byłem, zobaczyłem, no wiemy, przeżyłem. No i co, no super powtarzamy, było. Co? Za rok jedziemy większą ekipą, co? No tak, no w przyszłym roku już oficjalnie będziemy tam jako przedstawiciele prasy. No dobrze, kochani, więc zdradziliśmy już tą niespodziankę. Jesteśmy zaproszeni jako oficjalna ekipa relacjonująca. Także... Tak, będziemy tam mieć przepustkę prasową, także będziemy się bawić tam cały tydzień. Bomba, nie? Musimy sobie namioty wziąć w ogóle. Wie, spoko, mam co. Biwakować. Tak, będziemy biwakować, wiesz, ile trzeba akumulatorów zabrać, żeby tam, wiesz, relacjonować. No, ja już myślę, bo ja też już myślę o przyszłorocznych mistrzostwach Method Feeder, a powiem ci, że zacząłem rozmowy jeszcze, żeby pojechać na mistrzostwa świata w klasyku. No chłopie, ja już nawet solara do ładowania z powerbankiem. Dobrze, kochani, jak widzicie, plany na przyszły rok są, ale to będziemy pewnie podsumowywać już w grudniu, na koniec roku. Tak, tak. Na rybach byłeś dzisiaj podobno. Byłem. Sezon, zakończyłem sezon metod federowy, rozpocząłem sezon klasycznego federa. Czyli robactwo, ziemia, kociołki, mieszanie, kociołki, brudne ręce, paznokcie brudne i tak dalej, i tak krętarki. Dalej. Czyli tak, bawimy się. No ja jeszcze nie zamknąłem sezonu, jeszcze czekają jedne zawody i dopiero potem powiem, że skończyłem sezon. No tak. Także kochani, trzymajcie kciuki, kto ma trzymać, to niech trzyma. Jeszcze jedne zawody przede mną, ostatnie w tym sezonie, więc w końcu trzeba coś zrobić, bo tym bardziej, że na swoim boisku gram. Gdzie ty grasz? Na Kutrze, no. Więc, no. Gdzie, jak mam gdzieś powalczyć, to gdzie? No, u siebie, nie? No, u siebie, no. Oczywiście. Tylko jak dasz ciała na własnym... No, wiem, boli dwa razy, no trudno. No, wtedy będę... No, nie będzie wymówek, no po prostu. No. Nie no, żartuję. Przecież wiesz, jak jest. Wszyscy wiemy, jak jest. To jest tylko wędkarstwo. To tylko woda i ryby. To jest tylko wędkarstwo. Dokładnie tak. Dobrze, kochani. Myślę, że tą część atmosferę już luźną żeśmy zrobili. W takim razie ruszamy oficjalnie? No tak. Dobrze, to dajesz. Szymon jak zwykle rozpoczyna teścią o nowościach z internetu. Tak, sprzęt, nowości, moi drodzy. Nasze nowości. Nie wiem, nowości, co, ciekawostki. Co znaleźliśmy? Ciekawostki, co znaleźliśmy, tak jest. Zacznę od ciekawej rzeczy, Korum. Fajne przednie uchwyty na wędki. Powiem ci, jak je zobaczyłem. Podstawki. Grzebienie. Mhm. Bardzo fajne, nie? Z regulacją wychyłu i tak dalej. Duże i pojedyncze. Pojawiło się coś nowego nareszcie, nie? Że to nie jest klon czegoś, to nie jest ten, tak. To jest zupełnie coś fajnego, nowego. I powiem nie, szczerze, całkowicie inny te kształty, w ogóle budowa, całkowicie coś innego, także bardzo ciekawe. I pamiętasz, jak wspominaliśmy o Prestona o chulaniaczach od gór, dolnik i na szczytówkę na rzekę? Tak, no. To samo drogie Korum wypuściło. Snapper Tip and Bud Saver, czyli też jest na rzepie, osłonka, zakładasz sobie na dolnik, naciągasz, na górę zakładasz i masz bezpieczne kije. Także Korum też już to wypuściło teraz. Kolejna sprawa. Maciek Koszyczki, pozdrawiam Macieja. Bardzo fajne pokazał ostatnio koszyczki. Słuchajcie. Bardzo fajne. To wszystko handmade. Jak ktoś śledzi jego stronę, no to wie, że to wszystko ręczna robota. Takie, jako że zacząłem sezon klasycznego Federa, no to dlatego o tym wspominam, bo są fantastyczne takie malutkie koszyczki do Federa. Bardzo fajne. Bardzo fajne. Aż ci powiem, zacząłem właśnie googlować. Zacząłem właśnie próbować, bo nie wiem, o czym zobacz, mówisz. Zobacz, jakie tam na zamówienia, wagi, wielkości.
No, wagi, wielkości, wszystko możesz się tam dogadać z Maciejem. Super sprawa, wszystkie ma. Od maluśkich takich do wielkich. To kurde, wielkości super. Złotówki, zarąbiste. No, bardzo fajna rzecz. Także polecam wam również zajrzeć. Haczykowo.pl, moi drodzy. Zobaczyłem na ich stronie, na wallu wrzucili bardzo ciekawą serię kulek haczykowych i chyba zanętowych też. Świetna nazwa, co mnie zaintrygowało i dlatego o niej wspominam. Haczyśliwka. A to jest ich, ich wyrób? Tak, no na nich jest, na naklejka jest haczyśliwka z takim samym logotypem, jak jest haczykowo.pl, więc coś w tym jest. Haczyśliwka, no. Coś w tym chyba jest, karpiarze. No, trzeba to się by nie robaczywka. Tutajcie. Nie, no teraz sezon na śliwkę przecież. No, oczywiście. Ale nazwa faktycznie moim zdaniem bardzo, bardzo chwytna. Haczyśliwka fajne. Bardzo fajne. Bardzo fajna. Ktoś to by miał pomysł. Guru. I uwaga. Kołowrotki Aventusa. Z tego co wiem, już niedługo trafią na rynek chyba. Bo z tego co ja wiem, jeszcze nie trafiły chyba. Ale już są zapowiedziane szeroko i głośno, że niedługo się pojawią. No gruby kołowrotek. No cóż, będę dużo mówił o nim. Od aluminiowych szpuli i tak dalej. No jak to guru. Świetny klips, słuchajcie. Klips. Duży, okrągły klips. Ale ma dziurki zrobione w sobie. Mm-hmm. Ten klips. W tym metalu. W okrągłym tym są dziurki porobione. I tu jest świetny pomysł, dlatego że sam po sobie wiem, że potrafi się tam zebrać, jak ma się brudne łapy w ziemi, paluchach i się klipuje żyłkę. Potrafi się tam dorwać, niezły syf się zebrać pod tym klipsem. Mm-hmm. Kto później problematyczny jest przy klipowaniu albo przy tym, bo wypada żyłka, bo jest tyle syfu naładowane. Mm-hmm. I te dziurki właśnie mają pomóc temu, aby usuwać to. Żeby mógł on wypadać spod tym. Także... Proste? Proste? Świetny pomysł. No. Tak. Proste? Można? Można. Można. Co już ja tu mam? Kresta Polska, słuchajcie. Nadal feder klasyczny, uparłem się na niego. Świetne stopery. Free running stopery. To takie podłużne. Mhm. Jak robicie zestaw ze skrętką. Takie dostępne. Super rzecz. Fajne. Tak, bardzo fajne rzeczy, że jakby odciągają. Tak naprawdę jest dystanserem automatycznie. Zestaw, także. Tak, takim automatycznym dystanserem. Bardzo fajna rzecz, bardzo ciekawe, także można się temu przyjrzeć. Preston, słuchajcie. Platforma Absolut, Compact. Nie wiem, czy ktoś widział. No, a to dla tych, co mają świra i kupują sobie takie rzeczy. Bardzo fajna. Bardzo fajna, nogi 36 i tak dalej, i tak dalej. Waga tam 8 kg z kawałeczkiem malutkim ona waży. Fajna, składana, bardzo, no strasznie wygodna. Bardzo fajne, jak ktoś szuka, rozgląda się, warto się temu przyjrzeć. Garbolino, trochę tutaj dotyczkarzy, sezon już co prawda powoli, ale bardzo fajna nowa seria tyczek Slimax. Slimax i są trzy oznaczenia. Gold to są średnie, małe i średnie ryby. Amber to są już typowe podkarpodromy, tak zwane, czyli F1 i tak dalej. I Extreme, czyli do największych ryb. Mhm. Tyczka, to mają ona mocniejsza, słuchajcie. No i zestawy tam 11 i 13 metrów, tam są zestaw z stopami i tak dalej. Także też ciekawa propozycja, można się temu przyjrzeć. Myślę, że to będzie warte uwagi, jeżeli chodzi o tyczkarzy. Przepraszam bardzo. Featherbite. O! Featherbite znowu pokazał ciekawy film o nowej serii Zanet Prestige. Mix Green. Feather, także z betainą. Także sezon klasyka Federa, już betainka. Tak, i wrzucił też Bartek film o tych juice, tak? Tak, tak. Soczkach, zalewajkach. Tak, żeby też wiadomo było, jak tam je stosować. Ale to też ciekawa propozycja. Green betaina, jak wszyscy wiemy, potrafi robić cuda w wodzie. A jak już nic nie pomaga, właśnie, tak ona zawsze pomoże. Tak, no może nie teraz, zawsze, ale sezon się właśnie tak, a w szczególności robisz, no. Teraz. Tak, dokładnie. Tubertini. Nie wiem, czy widziałeś, drogi Tomku, bardzo ciekawa propozycja Tubertini. Siatkowany pojemnik do namaczania peletu razem z boksem i pokrywką. Widziałeś? Nie widziałem jeszcze.
Nie widziałeś. No ja właśnie. No widziałem, a wygląda jak a ja widziałem, co to nowe atraksy. A ja widziałem, co to nowe atraksy. A no właśnie. O tym miałem wspomnieć też, bo to nowe atraksy Pro, tak? No, dokładnie. No. Ja nie wszystko byłem w stanie obejrzeć. Nowe atraksy Pro też bardzo ciekawe, poprawione. No, no. Poprawiona wersja, tak? Prawda? Mhm. Tak? No, dokładnie. No, to jest poprawiona wersja Atraxa poprzednia, MK2 nazwijmy go tak. O, może co? Atrax Pro MK2 to jest. Czyli Atrax. No, poprawione cechy rzutowe, nie? Jakiś ten, z tego co wiemy, będą, pojawią się chyba w Feder sklepie, tak? Tak, takie są mam już? Informacje, że podobno już są, że już weszły i że mają się pojawić no, w tej chwili no. sprzedaży. Także mają być. A, no, czyli jak ktoś jest ciekawy, jak to ten, tak. No stąd miałem w ręku, no akurat ich odwiedzałem. Na pewno, nagrywałem wywiad z Arturem Matczakiem. No to już więc... są. Tak. Aha. No to są. Tak. No nie wiem, czy już są w sprzedaży. No są. Ja miałem w ręku, no. bo akurat miałem okazję. No. Aha, okej. Okay. Może mieli. Aha, okej, okay, rozumiem. No dobrze. Jakby coś tu. Co złego, to nie my. To do Feder sklepu dzwońcie. Zasypcie. Oni się ucieszą. Tak, tak. Żeby kruszynotku nie było przy telefonie, bo się zagotuje. Pozdrawiam. ostatnio ekipa Solski Team nieźle powalczyła na zawodach i z tego, co mi wiadomo, testowali tam bardzo ciekawe rzeczy, a mianowicie testowali, słuchajcie, z tego, co mi wyciekło przez kanały moje informacyjne, przeciekło do mnie, że nowe zanęty będą od Solski Team. Są testowane nowe zanęty i pelet 2-milimetrowy jakiś. Moi drodzy. Nic nie mogę powiedzieć. No ja wiem. Bo ty masz swoje kanały, ja mi nie wolno nic mówić. Ty dziadu. I to nie od ciebie. I to nie od ciebie się dowiedziałem. No. Ale nowości będą. Zanęty i pelet 2-milimetrowy jakiś nowy od Przemka Solskiego, także może być mała petarda. Trzeba czekać. Zobaczymy. I tu uwaga, wielki, trochę spóźniony moim zdaniem, trochę, no ale to taki może był, niestety, taki mamy rok. Map i nowe kosze na 2021 rok, które pojawiają się w październiku. No ale dobra, dobrze się pojawiły w tym roku. Wiesz, Z36 Elite MK2. Z tym dostępnością, z brakiem no. możliwości zamówień z Anglii, to nawet nie najgorzej, no. No ja wiem, no ja wiem, no ja wiem. No dlatego, dlatego tylko tak lekko trochę byłem z gryźliwym tytykiem. Ale tak, tak okej. Okay. No. Z36 Elite MK2, słuchajcie, poprawione, zmienione malowanie, taki niebieski, ładny jest, rama jest ładna. I Z30 Elite MK2 i odpowiednio Z36, cena orientacyjna 650 funtów i Z30 Elite 600 funtów. Grubo. I dodatkowo na ramię H, czyli H36 Lite i H30 Lite, też w nowej wersji MK2 wszystkie, odpowiednio H36 435 funtów i H30 380 funtów. Także no to jak podatek nie zapominajmy, bo to z Anglii, więc to już będzie cło i tak dalej, więc spoza cena w Polsce może być kolorowa. No spoza Unii, dokładnie, Rive. Rive wypuścił całą serię, słuchajcie, akcesoriów do Federa. Od wcześniej wspomnianych, tak jak miała Cresta, czyli te przedłużki, tak samo wypuściło to Rive. Poprzez agrawki, te wszystkie na koralikach i tak dalej, stopery, diamonty podłużne, różne długie, krótkie, grube, cienkie. Wszystko, całą taką jakby wszystko do Federa. No, chłopaki wiedzą, że się zaczyna sezon klasycznego Federa, więc nie zaspali i wypuścili to. Także można się temu przyjrzeć. Jak ktoś lubi wydać parę groszy na Rive, to zapraszam, czemu nie, oczywiście. Coś ja tu jeszcze mam. A, Dawid. Dawid, pozdrawiamy serdecznie. A, nowe kolorki. Osmo. No, Osmo wypuściło nowego Aliena, słuchajcie. Nowy Alien, więc ciekawa propozycja nowego Aliena, fioletowe. No, jasne. Czuję tutaj jakiś pierwiastek kobiecy. Taki wie. No. Pierwiastek kobiecy się odezwał. Nie, no żartuję, ale to tak wiecie. To może jakaś tam podpowiedź, jakiś tam
tego pierwiastka kobiecego może była jakaś, sugestia. Żeby zrobić taki kolor. Ale fajny, bardzo fajny kolor. Tak, taka sugestia była gdzieś tam padła. Bardzo fajny, fioletowy, mocny i fioletowy taki... Wyblakły. Jak, no. Jak to było nazwane, już zapomniałem. Taki ten, taki washout, taki fioletowy, taki, tak? Także może być ciekawe, ryby lubią. Ktoś to miał? Method Mania miała fioletowe. Fioletowy. Ma i ma fioletowy. Ma chyba fioletowy cały czas w ofercie swojej. To było, zdaje się, na jej siotra, tak? Przynęta? Znaczy, wiesz co, mi to działało zawsze gdzieś o wschodach słońca i na zachodach słońca. Czyli bardzo, jak ciemno już się robi, ale jest bardzo pochmurny dzień, to wtedy mi to działało, no. No, widzę, że mamy lekkie lagi, ale postaramy się dokończyć ten odcinek i najwyżej będziemy ciąć. No. Dobrze, daję. No to cóż, ja już dałem. Wykończyłem swoje strony, jeżeli chodzi o nowości sprzętowe. I tyle. Teraz twoja kolej tutaj pokazać. No, ja mam, słuchajcie, moi drodzy słuchacze, drodzi widzowie. W zeszłym odcinku, poprzednim odcinku mówiłem o tym, że poświęcimy ten odcinek kanałom, które zazwyczaj się nie pojawiają u nas. Ale kurczę, no nie jestem w stanie spełnić tej obietnicy i wygląda na to, że po prostu będzie musiał powstać osobny odcinek tylko i wyłącznie o kanałach, które nam się podobają, a nie mamy czasu o nich powiedzieć i wejdą po prostu te kanały do naszego stałego annału, bo tak dużo w tym tygodniu się pojawiło nowych filmów z kanałów, które znamy, lubimy i o nich ciągle opowiadamy, że jakbym pominął te, to ja bym potem zaległości już nie nadrobił. Ja wyświetlonych mam 14 kanałów dzisiaj w tej chwili chyba do opowiedzenia. Każdy z tych kanałów dodatkowo puścił ileś tam filmów. No ale dobrze, premierowo. Już wspomniałeś dzisiaj o Szymon, o filmach z Federbyta. Więc ja tylko wspomnę, że pojawiły się w ostatnich dwóch tygodniach trzy filmy właśnie o tych zalewajkach, o twisterach i właśnie o rozrabianiu peletu. Są to króciutkie filmy instruktażowe. Warto po prostu zobaczyć, jak rozrabiać. Jeżeli ktoś łapie na ten produkt, to te filmy... Ja nie subskrybowałem wcześniej tego kanału, nie wiem czemu w ogóle. Jak żeś dopiero zaczął przygotowywać materiał i dałeś mi znać, to rzuciłem okiem. Mamy nowy kanał, o którym nie opowiadałem. I to jest kanał... Jakby wiem, dlaczego się tak dzieje, bo tam nie ma często filmów, ale to są bardzo fajne, merytoryczne. Feeder Progress. To jest drużyna też zawodnicza. Pozdrawiam chłopaków. Miałem okazję się parę razy z wami spotkać w tym roku nad wodą. I wypuścili bardzo fajny film Sposób na odrzańskie leszcze. I to wypuścili raptem 4 godziny temu, mi się wyświetlił. Więc pomyślałem, że wspomnę o nim. Przejrzałem go i naprawdę bardzo fajny film z dużą ilością merytoryki i fajnie zmontowany. Kolejny kanał to jest Fishing with Face. Tomek, szczupaki na lekko z zupełnie nowej wody. No i warto już wspomnieć, że Tomek, jak pewnie wszyscy, którzy śledzą Tomka, już wiedzą, Tomek walczył długo z tym, żeby mieć prawo jazdy. Ja nie wiem, Tomek, jak żeś się uchował w ogóle bez tego przez tyle, tak długi okres. Ale jest i rozumiem, że teraz już tylko i będzie lepiej z nowymi wodami i z tym, co pokazujesz, więc w tej chwili jeden nowy film, Szczupaki na lekko z zupełnie nowej wody. Kanał Pan Ryba. Kiedy przypon na gumce, a kiedy na bagnecie. Bardzo, bardzo, bardzo fajny film się ma właśnie pojawić. To jest zaznaczone jako premiera i jest to oczekujący, więc ja już podpowiem, że warto, bo w piątek o godzinie 20 pojawi się film właśnie Kiedy przypon na gumce, a kiedy na bagnecie. I ja osobiście, ponieważ mam już to w tej chwili w liście wrzucone, czekam, aż mi się ta premiera włączona, nawet mam przypomnienie. Pamiętacie, nawet Dawid Moska robił takie filmy, czy live'y nawet robił, pokazywał, jak pracują właśnie poszczególne przynęty właśnie na jakim bagnecie, na gumce i tak dalej. Ciekaw jestem, co pokaże nam tutaj Jarek. I tyle. No, drugi film, który się pojawił niedawno, 2 dni temu, Łowisko Ostoja Górecka. No i tam duże, ładne ryby pokazane, więc zapraszam serdecznie do oglądania.
Kolejny kanał dołącza do nas Szymon i to już ja siwy ma konkurencję, wiesz? Pamiętasz, w zeszłym tygodniu też już mówiłem o tym kanale. Polskie wędkarstwo na Islandii. Bardzo serdecznie pozdrawiam autora tego kanału. Jeżeli chodzi o ilość filmów, które wrzuca, no jest potężna. Od zeszłego tygodnia mamy 3 nowe filmy. Wiślane rapy na wahadłówkę, luźne gadki. To jest taki rejestracja live'a. I mój sprzęt wędkarski i opowieść o multiplikatorach i o ciężkim sprzęcie do połowu morskiego. I powiem szczerze, nigdy nie interesował mnie ten temat w ogóle kompletnie, ani jakby no, nie miałem potrzeby oglądania takich filmów. Obejrzałem go i jestem mądrzejszy o tą wiedzę, którą przekazał nam autor tego kanału. Nawet fajny film. Widać, że się zna chłopak na tym i fajnie opowiada, więc serdecznie pozdrawiam i polecam. Dawid Moska, już wspominałem przed chwileczką, wrzucił nowy film na kanale Wędkarstwo Jedziemy na Ryby. No i wzruszył mnie bardzo, dlatego że no, poruszył moją młodzieńczą historię wędkarstwa i to, co robiłem w życiu, czyli pokazał, jak łapie się na sprężynę i chleb i czy to się uda. Musicie zobaczyć, czy mu się udało. Ja nie, no, jak zobaczyłem tytuł filmu, to powiem ci, cofnąłem się o 30 lat w historii swojego życia. Słuchajcie, kanał, który nie pojawiał się, dlatego że nie pojawia się tam dużo filmów, ale ostatnio Siwy robił bardzo, bardzo fajny film i to już wspominałem w zeszłym tygodniu, że jest po prostu zła nazwa tytułu tego filmu. I film jest pojawił się na kanale Grabowski Zanęty. Grabowski Zanęty i ten Grabowski Zanęty Grzesiu wrzucił pierwsza zapowiedź zimowej ramówki na kanale. 18 sekund. Ale no, zapowiedź jest fajna. Warto chyba się przyłożyć i obejrzeć te 18 sekund i wiedzieć, co się będzie działo dalej. Co mamy dalej? Dobra, stop, bo straciliśmy chyba internet. Mieliśmy małe problemy techniczne, ja siedzę na internecie takim mobilnym i widocznie ktoś z sąsiadów ukradł nam internet. Więc jeżeli pamiętacie, mówiłem przed chwileczką dosłownie o kanale Zanęty Grabowski, 18-sekundowy film, pierwsza zapowiedź zimowej ramówki na kanał. No, już jest ciekawie. Już jest ciekawie, bo po filmie z Siwym naprawdę przypomniałem sobie, jak dużo wiedzy można wyciągnąć na temat rzecznego wędkowania. Dobra, kanał, już wiecie, że co powiem, mój ulubiony, czyli Fishing Tutorials. I jest film, jak stworzyć prosty przypon do bata albo do tyczki. O! Tak. I powiem szczerze, to jest pierwszy film, który obejrzałem i nie zrobił na mnie efektu wow. To. No bo no, tam nie ma, ale co tam ma być wow? Ale nie, żeby nie było, wiesz, specjalnie mówię, żeby nie było, że jestem zawsze zachwycony tymi filmami. Nie, no ale to wiesz, bo to taki temat. No co tam może być wow? No, przywiązać ten sznurek do sznurka. No. No dobra, w każdym razie krótki filmik, 5-minutowy, ale drugi filmik jest troszkę dłuższy i chyba tydzień temu o nim nie opowiedziałem. Jak złapać dużego szczypaka na rzece. No i tam jest pokazana metoda na to. Trzeba przyjechać do mnie. No, ja już sobie obiecuję, że do ciebie przyjadę cały czas. Cały czas. W końcu musi to kiedyś nastąpić. Wczoraj padły 115 i 120 centymetrów na muzeli. No co ci powiem, no mogę tylko zazdrościć. No, mam nadzieję, że przyszłotygodniowe plany wyjazdowe się uda zrealizować i wtedy będę mógł swoją w życiu pierwszą brzanę wam pokazać i to jednocześnie będzie moje PB. Dobrze, kanał Nasz Takl. Dawno chyba też nie było, albo w ogóle nie było. Nie wiem, po prostu zacząłem chyba subskrybować przez przypadek jakiś czas temu. No i Nasz Takl Polska pokazuje nowości Nasz Takl na rok 2021-2022. Więc mamy do nadrobienia, panie Szymonie, do obejrzenia ten filmik. Ja widziałem wszystkie nowości nasze. No dobrze, więc bo ja wiem, ty chciałeś powiedzieć też o sygnalizator, czyli Siren R4. Ale to Siren to jest tylko jedną częścią. No, opowiadaliśmy o nim, ty opowiadałeś o nim dwa tygodnie temu. No i tam też można znaleźć film. Króciutki, ale jest.
Dobrze. Kanał Trotka. Trotka, sklep wędkarski Warszawa. Nasi przyjaciele z Warszawy. No i tutaj mamy mamy filmik. Łowimy największe ryby, czyli finałowy meeting Trotki Cup. Mm-hmm. Film, który powstał jako relacja z tego wydarzenia. O, późno, bo późno, ale jest. No i oczywiście mamy relacje z ostatniego live'a, więc jak ktoś systematycznie ogląda live'y i nie zdążył, to film można znaleźć w tej chwili na YouTubie. Kanał, który bardzo lubię, zresztą pozdrawiam serdecznie chłopaków, Fishaholic Fishings. O, no. Pojawiło się coś w końcu. Po prawie miesięcznej przerwie. Chłopaki, co się dzieje? Zawaleni robotą byli. Halo. No, panowie, do roboty. Kurde, sezon mija. A ja bardzo lubię wasze filmy. Więc słuchajcie, film taki trochę chyba reklamowy. Łapią chłopaki ryby, ale pokazują przy okazji wędkę kabany na Libra Lubre z wędka Delfin Wind Tour. Więc śmiało, oglądajcie. Mm-hmm. Bardzo fajny, bardzo fajny. No ja nie wiem, ja lubię, darzę dużą sympatią. Dawno nie opowiadałem, bo była chwilowa przerwa. I karpiolog wrzucił film w skuteczny sposób na holowanie karpi w Zielsku. Mm-hmm. Bardzo, bardzo fajny. No jak zwykle, no tutaj uwielbiam. Znaczy, powiem tak. To wrzucę, bo mam zapisany ten film, bo wiecie o tym, że dwa takie kanały, które ja uwielbiam za technikę, to jest Karpiowy Janusz i Karpiolog. Ja mogę to oglądać filmy bez słuchania, co tam się pojawia, na zdrowie, ale uwielbiam je oglądać za tę techniczną realizację tych filmów i obydwu autorów tych kanałów pozdrawiam serdecznie, ale niestety chłopaki, muszę wam coś powiedzieć. Szymon mi przysłał film, który położył to wszystko na łopatki. Niko. Tak, i opowiem wam o nim właśnie w tym specjalnym odcinku. To jest film, który obejrzałem jak dobry film przyrodniczy. I popcorn, lubię, popcorn można sobie wziąć do tego. Można popcorn, zapalić delikatne światło w pokoju, dać dźwięk, realizacja filmu na takim poziomie, ale o tym w przyszłym odcinku. Więc jak będziecie zainteresowani, podeślę wam link jeszcze przed premierą następnego odcinka, żebyście zobaczyli, co mnie tak zafascynowało. Ale no film wbija, po prostu wbija w siedzenie. No to jest majstersztyk. No i dobrze, no to jak już jesteśmy przy moich ulubionych autorach, to Karpiowy Janusz. I tutaj życzę, Janusz, szybkiego powrotu na zdrowia, ale Janusz, walczysz w tej chwili. Masz świetnego team runnera i serdecznie pozdrawiam. On ma bardzo dobre gadki od Foxa, które są szczęśliwe. Już są szczęśliwe, bo mają komplet trzech ryb. Mają komplet trzech ryb i walczą w tej chwili równo. A Janusz rzucił bardzo fajny film. Najlepsze przypony do Aftersów. Właśnie jest takie, no, chyba spowodowane tym, że Janusz nie za bardzo jest mobilny. Życzymy mi szybkiego powrotu do zdrowia. Wiem, że się konsultowałeś z nami wszystkimi i z fizjoterapeutą, czy możesz jechać na te zawody, ale dobrałeś sobie super team runnera i tu trzymamy kciuki. Walczycie i mam nadzieję, że wy walczycie tam dużo. Tak jest. I ostatni film na dzisiaj z ostatniego kanału, Feder Sklep TV. Pozdrawiam serdecznie Marcin. Marcin był głównym bohaterem filmu Feder Bomb. Podsumowanie, recenzja sprzętu, którego Marcin używał w trakcie ostatniego sezonu do łapania na właśnie Feder Bomb. Bardzo fajny filmik. Opowiada praktycznie, to znaczy to ja bym nawet nie powiedział, że tam się pojawiają jakieś przesłanki reklamowe, po prostu Marcin opowiada o sprzęcie, którego używał albo już dłużej niż rok, albo w tym roku i co mu się sprawdziło. I podpowiada też sporo takich trików, które mu się sprawdziły w trakcie wędkowania, jak używać, co robić z procami, jakich kowrotków używał, jakich wędków. Bardzo fajny film. Więc zachęcam serdecznie do oglądania. A podsumowując wydarzenia z YouTube'a, serdecznie zapraszam do nas na live'a w piątek z Marcinem Kurzepą. Szykujcie sobie pytania, na kartkach pytania od razu. Tak jest. Marcin obiecał się pojawić i trwać tak długo, jak będzie w stanie was słuchać i odpowiadać na pytania i my go nie zamęczymy. Ja go zamęczę. Ja mam trzy kartki A4 gotowe.
Znaczy pamiętajcie, ja będę musiał, bo ja będę moderatorem też po pewnym momencie, będę musiał sobie zostawić część pytań, bo mam z Marcinem w przyszłym tygodniu umówiony wywiad. No. Więc ten wywiad, no nie będę zdradzał głównego motywu przewodniego tego wywiadu, nie. No ale będzie nakręcany w przyszłym tygodniu, a w tym tygodniu nagrałem wywiad z Arturem Marczakiem, na który serdecznie zapraszam, będzie opublikowany w przyszłym tygodniu w okolicach środy. No. I tu już mogę zdradzić. Rozmawiamy z Arturem o bardzo ważnej rzeczy, o byciu sportowcem, wyczynowcem i fajterem w wędkarstwie. Dlatego, że każdy z nas kojarzy, że wędkarstwo to jest taki po prostu amatorski sport, a Artur jest chodzącym przykładem, że wędkarstwo można traktować poważnie, jak każdy inny sport i poświęcać temu po prostu każdą wolną chwilę i być skupionym tylko na tym, co się robi. Więc serdecznie zapraszam, bo właśnie o tym będzie ten film. Dobra, tyle ode mnie, żeby już nie przedłużać. Oddaję ci głos, bo i tak widzę, że się rozpędziłem. Nie, no dobrze, dużo tego było przecież. Dużo było. To ja kolej w takim razie, Szymon. Co mamy nad wodą? Gdzieś jest nad wodą. 17.10. meeting towarzyski przystanek Bielawa. Odbędzie się, tak? Że ciekawa imprezka, jak zawsze. Moje ulubione łowisko zresztą. Tak, pozdrawiamy Krzysię. Aby to Krzysia. Krzysia. No, Krzysia, Magdę też pozdrawiam. Tak, Magdę. Magda, pozdrawiamy. Tutaj taka ciekawostka. Dużo w tym roku jest czegoś pierwszy raz. Pierwsze zawody Method Feder i słuchajcie, pierwsze zawody Mistrzostwa Świata, pierwsze w street fishingu. Street fishingu. Widziałem to, w Holandii się odbywają. Tak, w Holandia, w Utrecht od 17 do 21 trwają. Także widzimy sami na własne oczy, jak zmienia się i ewoluuje wędkarstwo na świecie. Tak. Tak. Niedawno rozmawialiśmy chyba ze 2-3 odcinki temu, że street fishing w wykonaniu karpiarzy to jest zupełnie nowa moda na filmy i że to jest zupełnie nowa moda na sprzęt i tak dalej. Tak. A tu nagle, zobacz, Mistrzostwa Świata w street fishingu. Ja też mówiłem ci, że nagle zaraz zobaczysz, że dużo firm różnych, od spinningowych po karpiowe, federowe i tak dalej, zaczną tworzyć kompaktowy sprzęt dla ludzi właśnie uprawiających street fishing. Tak. Czyli którzy wezmą tylko tyle, co mogą na siebie, żeby przejechać komunikacją miejską, rowerem czy czymś i dostać się nad wodę. Także tu macie najlepszy przykład tego. Także pierwsza Mistrzostwa Świata street fishingu Utrecht od 17 do 21 będą trwały, także radzę śledzić, można wejść, zobaczyć to wszystko. No i tutaj wspomniany wcześniej przez ciebie PCM, czyli Polish Carp Master 2021, zakończyło się WCC, czyli World Cup Competition, a tutaj mamy nasze święto na naszym podwórku, dzierżno duże. No i oczywiście, no jak już wspomnieliśmy wcześniej, Martyna, Karpiowy Janusz i Robert Tretmański jako team runner. No co dużo mówić. No kurde, Dream Team. Ale wiesz co będzie? Uwielbiam wszystkie te wiesz postacie. Co będzie? Będzie film na pewno z tego. No. Jeżeli Janusz pojechał, to zrobi film. Ciekawe, czy będą gadki. Janusz, jak nas słuchasz, to gadki. Janusz, gadki. Gadki Foxa. Pamiętaj, z cichacza. Zobaczcie, ma. Gwarancja sukcesu. Także będzie się działo już tam. No a z tego co wiemy, dobrze im idzie, także będzie ciekawie. 16 października, łowisko u Sokołów, impreza zawody Starcie Juniorów, słuchajcie. Fajna impreza, jestem za, wszystko dla młodych ludzi, więc będę promował takie rzeczy. Tam, gdzie się idzie na rękę młodym ludziom, jest zawsze bardzo fajnie. I promujmy to wśród nich, także łowisko u Sokołów, 16 października. Nie wiem, czy są jeszcze miejsca, można się skontaktować tam z nimi, zobaczyć, czy jeszcze są. Zawody drużynowe na Maślance się skończyły. Grube. Żałuję, że grube. Panowie z Maślanki. Grubo poszliście. Pozdrawiam serdecznie. Lokowanie produktu. No grubo poszliście. Grubo. Tak, grubo poszliście. No Carp Crew zwyciężył całe dwie tury. W pierwszej zajebiście powędkowali, w drugiej też bardzo. Carp Crew, muszę przyznać się wam, że od jakiegoś czasu obserwuję ich i ten sezon też mają bardzo mocny. Tak.
Mają, bo przecież mają wygrali Meusa, teraz tak, wygrali... mają mocny Szlankę. Sezon też. Tak, bardzo mocny, fajny drużyna, team. Widać, że weszła dobrze w ten sezon i szacun panowie też, bo wiem, że nie było łatwo, ale no, udało wam się. I teraz ogłoszenia, moi drodzy, trochę dla karpiarzy. Kącik karpiarzy. Powinien mieć taki dżingiel jakiś taki. Eliminacje Stars to Hell. Można się zapisywać od 8 do 14 maja 2020 roku w PiSowe 1700Z. Także to już Stars to Hell 2022. Mistrzostwa Polski Juniorów w wędkarstwie karpiowym 22-28 sierpnia 2022 w PiSowe 700. Więc już można ten. I ile eliminacje do IBCC 2023. Uwaga. Bo odbędą się między 11 a 17 września 2022 roku. Mhm. Także tutaj też, moi drodzy, już jak ktoś ten, to tam kalendarzyk już trzeba wypełniać. Nie małżeński, tylko ten kalendarz taki normalny. Eco Biwy Cup. Słuchajcie, 28-31-10. Uroczysko karpiowe. Także 36 ekip, pula nagród 30 tysięcy złotych. Także no. Też jest się o co bawić chyba, nie? Że tak jest. Powiem. To zostawię sobie na koniec, bo chciałem. Puchar. No, co tam? No, ja też śmiało. Jeden, nie? Mam no, puchar Okloca. Czyli Kuterport w ten weekend. Nie wiem, czy masz na liście. Nie, no mam. No dobrze, a już jak zacząłeś, to teraz mam, ale no to proszę. Nie, bo to nie jest puchar, to jest ten. No proszę. Tam jest takie ładne trofeum, klocek. Jest, drewniany klocek. Drewniany klocek. I to jest jedyne zawody wędkarskie o klocka. Tak. No i no, to są. W ten weekend, w niedzielę, 32 tak. osoby, 3 tak. sektory. 30, tak. tak, 3 sektory po 11, 33 osoby. Tak. Tak. Stawia tak, się i, bardzo i tam będzie startował. No właśnie tam, no. Tak, dlatego i, tak się wyrwałem. I proszę, z kim jeszcze będziesz tam startował? Proszę. No z Edziem, tak, z Suchomelem i z Danielem tak. Ciastoniem. Tak. I będzie tam parę fajnych osób. Będzie, zapraszamy. Będzie tam, fajne ekipy będą. Miałem o tym powiedzieć, ale widzicie, mój kolega już prowadzący. A widzisz, bo ja żyję już tym wydarzeniem, bo no. sam uczestniczę, więc ja już żyję w nim. No. Dobra, moi drodzy, teraz kącik dla spinningistów. Puchar łowiska Jeleń. 25 łodzi, dwuosobowe drużyny, czyli 50 zawodników, czyli dwie na łódź, tak, dobrze? Dwie osoby na łódkę. Okej. Okay. 31-10, 500 PLN-ów wpisowe, więc jest dużo, fajne zawody, czyli po 250 na zawodnika. Bardzo fajnie, chyba, przepraszam, bo może się mylę, może to jest od osoby, nie za drużynę. Trzeba sprawdzić. Ale bardzo ciekawe, spinningowy sezon już rusza, więc na łowisku Jeleń można sobie tam połowić coś. No i ja zostawiłem sobie na koniec moje serdeczne, olbrzymie gratulacje dla Marcina Kurzepy, naszego gościa w piątek. Grand Prix Polski i potrójna korona w tym roku. Sezon drogi. Roku. No. Brakło mu tylko podium na Mistrzostwach Świata w tym roku. Już to już by... Ciężko było przebić ten sezon czymkolwiek. Ja powiem tak. Marcin... Koszmar każdego zawodnika polosować Marcina w sektorze. Ja bym się nawet nie rozkładał wtedy. No. Ale no. z drugiej strony ograć Marcina to dopiero sukces. Ja. Ale najlepsze jest to, że wiem, już byłem z Marcinem, rozmawiałem właśnie w tym tygodniu i wiem, jakie jest marzenie na przyszły rok Marcina. Brakło mu jednego mistrzostwa w tym roku, okręgu. Więc na przyszły rok plan jest zdobyć mistrza okręgu i trzymamy za to kciuki. To już będą 4 korony. Tak, wtedy będą 4. Grubo. Grubo. I na sam koniec, moi drodzy, ciekawostka ze świata, wędkarstwo cywilnego naszego życia codziennego. W Helsinkach. Wiesz, gdzie są Helsinki? No tam na północy. Tam no, jest zimno i ciemno przez pół roku. No. Finlandia, moi drodzy. Jeździ po mieście, moi drodzy, bardzo fajny, czerwony tramwaj. Tyle tylko, że cały jest jeżdżącą reklamą Rapali. Chyba Rapala okleiła tramwaj, nie wiem czy jeden, czy kilka, widziałem jeden. Okleiła sobie cały na czerwono
z wielkim logotypem Rapala i jeździ sobie, zasuwa sobie tramwaj po tym. Halo, polskie firmy. Jesteśmy. Czekamy. Halo, polskie firmy, obudźcie się. Tyle chcemy tramwaji, co jeździ w Polsce. Chcemy was widzieć. No, jaki fajny pomysł. Zobacz, jeżeli taka firma jak Rapala dostrzega w miejskim tramwaju miejsce reklamowe jako coś, co jest masowym sposobem przekazu, tak? Mhm. Czyli mają świadomość, jak bardzo dużo normalnych ludzi jest wędkarzami. Ale to jest kolejny ukłon w stronę street fishingu. Tak, ale teraz pomyśl dalej, bo ja wiesz, do czego chcę dojść? Mhm. Że istnieją tacy ludzie, jak pewna pani posłanka, Euro, która mówi, za 2 lata zakażemy w Polsce wędkarstwa. Ja nie wiem, co pani brała, ja nie wiem, skąd pani skakała i czy panią, jak było to bungee, to guma była podpięta, ale upadek był bolesny. No, ale tak jest. Nie, no słuchajcie, to taki wola zaistnienia chyba. Tak, stworzenie jakiegoś projektu w Europarlamencie. Bycie głośnym po prostu daje satysfakcję i tyle, bo logika się nie spięła. Nie można tego inaczej nazwać w ogóle, w żaden sposób. Nie pozdrawiamy serdecznie pani. Serdecznie nie pozdrawiamy, nawet nie wymawiamy imienia i nazwiska. Pani wie, do kogo mówimy. Zresztą wszyscy w środowisku naszym wiedzą, o czym mówimy. Tak. I tak jak mówię, skoki z bungee są fajne, ale trzeba mieć pewność, że guma jest zapięta. Tak. I tym serdecznie. Chcielibyśmy podziękować za dzisiejszy odcinek. Dokładnie. Lepszego zakończenia wymyśleć byśmy nie mogli, gdybyśmy nawet nie próbowali napisać, Szymon. Nie. Spontanicznie wyszło super. Nie. Dziękujemy bardzo. Nie. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia. Do zobaczenia, do usłyszenia. Ryby mają głos. Tomek. I Szymon. Cześć.